Cześć, jestem Klaudia Takanowno i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Napisz równanie i ustal współczynniki stechiometryczne reakcji metylobenzenu z kwasem siarkowym 6, jednakże produktami tej reakcji chemicznej są tlenek siarki 4, woda i aldehyd benzoesowy. Wykaż, że jest to reakcja redox, wskaż procesy utleniania i redukcji oraz utleniacz i reduktor. Ok, no to zaczynamy sobie od równania tej reakcji. Zaczynamy od metylobenzenu, czyli inaczej toulen, do pierścienia benzenu. Mamy podstawnik CH3, czyli grupę metylową. Z kwasem siarkowym 6 tworzy nam się tutaj aldehyd C6H5, to tutaj mamy pierścień. Tutaj nam brakuje tego jednego wodoru, ponieważ tu został wyparty, żeby nam wskoczyła grupa CHO. I tworzy nam się tlenek siarki 4, czyli SO2 i woda. Współczynniki zrobimy sobie bilansem elektronowym, no bo i tak to wszystko musimy tutaj wykazać. Zaczynamy od reakcji redukcji. Mamy tutaj kwas siarkowy 6, to znaczy, że siarka występowała tu na plus 6 stopniu utlenienia, a potem mamy tlenek siarki 4, czyli tu mamy na plus 4 stopniu utlenienia. To żeby z jednej i z drugiej strony mieć to samo, to tutaj dodajemy dwa elektrony. I mamy tak, no bo 6 minus 2 to 4. I kwas siarkowy jest tutaj utleniaczem. OK. Ten nasz węgiel, który jest w tym miejscu, do niego są przyczepione 3 atomy wodoru, to oznacza, że jest na minus 3 stopniu utlenienia. Natomiast tutaj mamy tylko jeden wodór, to znaczy, że jest na plus 1 stopniu utlenienia, bo tutaj jeszcze ma tlen. Jak to zrobić? Może tak. Tlen zawsze jest na minus 2. Tu wodór na plus 1. To, żeby nam się to wyzerowało, ten węgiel też musi być na plus 1 stopniu utlenienia. I to mamy tutaj po strzałce. Mamy tak. To znaczy, że my z tej strony będziemy musieli dodać 4 elektrony. No bo plus 1 plus minus 4 to minus 3. Teraz z tej strony mamy 2 elektrony, to musimy tutaj dać 2. I będziemy mieć 2 współczynnik stechiometryczny, tam gdzie jest siarka, na plus 6 stopniu utlenienia. Oraz będzie 2, tam gdzie siarka była na plus 4 stopniu utlenienia. OK. No to zacznijmy sobie od wodorów. 2 razy 2 to 4 i tutaj 3, czyli łącznie mamy 7. Tu mamy 1, to jeszcze tutaj trzeba dać 3, żeby również było 7, bo nie mamy tego tutaj zawartego w tym bilansie. Czyli reduktorem to jest ten węgiel, który pochodzi z tego, czyli reduktorem jest tutaj metylobenzen. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.